Nic dziwnego, że właśnie o nim teraz jest głośno. 4 bramki w 3 ostatnich meczach to spory wyczyn. Już niedługo nasza transmisja. Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Przed nami kolejna ligowa potyczka w tym sezonie. Jacku, przed nami wspaniały spektakl. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. 4 obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w ataku. Jedenastka gości po kolei. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Aż trudno uwierzyć, a może warto to przypomnieć, że kiedyś nawet w najsilniejszych ligach większość zawodników była tej samej narodowości. Z sentymentem wspominam tamte czasy. Mobilność zawodników teraz jest istotnie większa, ale i wśród najsilniejszych lig wciąż są jeszcze takie, w których przeważają miejscowi piłkarze. Barry. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Jest okazja do strzału. Złapał piłkę, koniec zagrożenia. Debiuty nie są łatwe. Na pewno czuje na sobie wzrok tysięcy kibiców. Wciąż nie wiemy, jak sobie poradzi w tym nowym otoczeniu. Nowy skrzydłowy to zdecydowanie dobra wiadomość dla tego zespołu. Poszukiwania trwały jakiś czas i chyba kibice są zadowoleni z ich rezultatu, bo ten chłopak papiery na grę na tej pozycji zdecydowanie ma. No, spróbuję coś z tego zrobić. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Szansa! Nie ma gola! Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Zgrywa głową. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. Nie ma zagrożenia. Bramkarz nie miał większych trudności. Ładnie teraz górą. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Dimitri Oberlin. Centruje w pole karne do niepilnowanego kolegi. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć.
Udane podanie górą to może zagrozić bramce. Podanie po skrzydle. Barry. I stracili piłkę. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Czy będzie bramka? Nie najlepiej prowadził piłkę, może mu trochę odskoczyła. Out dla rywali. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki, nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie, wykorzystali błąd, przejęli piłkę, teraz mogą świętować. Mamy powtórkę całej sytuacji, naprawdę niczego sobie, centra wprost do kolegi. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Pięknie go minął. Ależ walczą o piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Piłka nie znalazła adresata i wyszła na aut. Grę wznowią rywale. No, musi uważać. No, ma miejsce na skrzydle. Powinien dośrodkować. Ma sporo możliwości. To musi być gol! Świetnie zablokował to uderzenie. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Barry. Wysoki pressing się opłacił. I teraz jest przed nim szansa. No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową. Ma na skrzydle dużo swobody. Dobrze, wygrał to starcie. Ma piłkę, co teraz zrobi? Spójrzmy na to podanie. Może teraz zacentrować. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka. Lepiej niech uważa.
Broni! Broni karnego! Co za opanowanie! Nie dał się zmylić, wyczekał do końca. Dwa do zera po pierwszych 45 minutach. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Mknie z piłką na bramkę. I bramkarz oddala zagrożenie. No uwaga teraz, strata tutaj może być kosztowna. To była kolejna dobra szansa, jedna z wielu w tym meczu. Aż trudno uwierzyć, że wciąż utrzymuje się remis, ale chyba już niedługo. Ale z petarda! Próbował, nie można go winić, muszą teraz strzelać przy każdej okazji. Strata dwóch bramek jest do odrobienia, determinację widzę, brakuje precyzji. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Real pozyskał nowego zawodnika. Oficjalne potwierdzenie pojawiających się ostatnio plotek usłyszeliśmy od rzecznika królewskiego. Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowane strony. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Co to była za interwencja? No jak można było tego nie trafić? Do pustej bramki? No cóż, nawet najlepszym może się zdarzyć błąd. Ma teraz miejsce na skrzydle. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki róg, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił? Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Długo prowadzi piłkę przy nodze. Götze. Nie, takimi strzałami to nikogo się tutaj dzisiaj nie zaskoczy. Coś jest nie tak z formą strzelecką, jeśli w tak dogodnej sytuacji z bliska strzela się tak kiepsko. Strata piłki. Dobre zagranie w obronie. Przeczytał zamiary rywala i przechwycił piłkę. Dobre, skuteczne podanie. Seria pięknych podań. Karny! Tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek. Tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. I bramka z rzutu karnego. 3-1 to nie jest wynik, w którym wszystko jest już przesądzone. Klouszek. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. No i strata piłki. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Może stąd strzelać!
I tak oto tracą piłkę. Zobaczmy, co zrobi. To może być bramka kontaktowa. No, coś musi z tego być. Gol! Ależ piękne nożyce. No, czapki z głów. Tak strzelać to trzeba umieć. Zobaczmy to jeszcze raz, bo jest co oglądać. Błysnął niesamowitą techniką, no i pewną zuchwałością. Trzeba mieć ogromną pewność siebie, żeby uderzyć w ten sposób. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Co teraz zrobi? Oddali piłkę. To musi być gol! Na pewno po tym rzucie rożnym bardzo chętnie podwyższyliby prowadzenie i mieli spokojne ostatnie minuty. Sędzia nie przerywa gry, stosuje przywilej korzyści. Bramkarz, dziękuję mu za ten... Świetnie, brawa dla bramkarza! Będzie rzut rożny i dogodna okazja, by podwyższyć prowadzenie. Zagrywa w okolice 9 metra. Götze. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie będzie z tego bramki. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Dobra obrona! Nie dawali rywalom spokoju, no i piłka opuściła boisko. Mają wznowienie z autu. Ruszył do przodu całkiem udanie. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Ależ to wybronił! Co za interwencja, proszę Państwa! Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Klouszek. Dobry pressing, odebrał piłkę i piłka w rękach bramkarza. But. Być może ostatnia szansa na odmianę wyniku w tym spotkaniu. To może być wyrównanie. Gol! Wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Spotkanie dobiegło końca. Na tablicy wyników remis. Oba zespoły zapewne mają po tym meczu niedosyt, ale zapewniły nam tutaj bardzo dobre widowisko. Lubimy takie wyrównane mecze.